MyFone w tym roku odświeża swą ofertę produktową i mamy w sumie nowych reprezentantów znanych już linii, tak jak tu w tej chwili widzimy Prima. Był już MyFone Prime, ale teraz mamy Prima 8x9, czyli 18x9, czyli z ekranem o rozciągniętym formacie. Jest to wyświetlacz HD+, także nie jest to jakaś super rakieta. Natomiast jest to reprezentant segmentu budżetowego, pamiętajmy, więc też nie należy od tego telefonu wymagać nie wiadomo czego. Natomiast jest obudowa całkiem estetycznie zrobiona. Telefon jest po prostu zwyczajnie ładny. Tutaj się MyFone postarał. Zaprojektowano całkiem zgrabną, całkiem estetyczną obudowę. W środku jest procesor Mediateka, są 2 GB pamięci operacyjnej, 16 GB pamięci, dual SIM, 13-megowy aparacik fotograficzny z tyłu. No i Android 7.0. To znaczy Android jest 7.0, ale ja tutaj od menadżera produktowego słyszałem, że docelowo ma być Android 8. W Prime również? Tak, w Prime również. A no to przepraszam, zwracam honor. Ja jeszcze dodam, że Prime do tego ma czytnik linii papilarnej. Kolejna z nowości to jest nowy MyFone Fan. No i znowu mamy MyFone Fan 18x9. Czyli jest to kolejny niedrogi telefon z ekranem o modnych obecnie proporcjach. Oczywiście znowu HD+, 5,4 cala. Tutaj już niestety nie ma czytnika linii papilarnych, ale nadal jest Android 7.0 i w perspektywie Android Go. Jest 8-megowy aparacik z autofokusem. Także kolejny telefon w segmencie budżetowym przybywa z ekranem 18x9. Przechodzimy teraz do propozycji najtańszej i jednocześnie najmniejszej. To jest MyFone Pocket, czyli ten kompaktowy i jednocześnie bardzo tani smartfon od MyFona. Teraz ma ekran 18x9, 5-calowy. Ja może pokażę, jak wymiary tego telefonu mają się do poprzednika, czyli do Pocketa 2, który miał ekran 4,5 cala. Popatrzcie. Obudowa nawet w tym nowym modelu jest minimalnie mniejsza. A ekran, moi drodzy, większy. Większy o całe pół cala, także różnica jest diametralna. Ale to, co się nie zmieniło, to to, że tu mamy bardzo prostą specyfikację. Niestety tylko gigabajt RAMu i tylko 8 giga pamięci wewnętrznej. Tylko, że co prawda tutaj na tabliczkach znamionowych jest napisane, że to będzie Android 7.0 Nougat, ale również usłyszałem, że to nie do końca jest prawda. Przede wszystkim dla tego modelu jest Dlatego, że ma się tutaj pojawić Android Go w sprzedaży. W związku z tym, jeżeli się zainstaluje w Messengera w wersji Lite, Facebooka w wersji Lite, to to powinno działać po prostu. No ma szansę tak? działać, no z tym, że to będzie telefon z najniższej półki cenowej, to będzie niedrogie urządzenie, ale najważniejsze jest to, że MyFone wprowadza nawet w tych najtańszych urządzeniach już ekrany 18x9, czyli schodzimy do totalnego low-endu już z rozwiązaniami, które do niedawna były zarezerwowane dla wyższych segmentów. Zaczęło się od Alcatelu, okazuje się, że nie tylko Alcatel przyszedł na 18x9. Dokładnie. Kolejna nowość MyFona to prosty feature phone 7300. Tak, 7300. Takie ma znaczenie. Nieduży wyświetlacz, podstawowe funkcje. To jest po prostu telefon dla kogoś, kto potrzebuje prostych rozwiązań, klasycznego telefonu z klawiszami. To jest słuchawka do dzwonienia. Tak, tutaj te klawisze są dosyć wygodne, jest całkiem spory ekranik i z tyłu metalowa obudowa, zgrabne urządzenie i niedrogie, cena między 100 a 120 zł. Tu jeszcze nie zostało to tak do końca przesądzone, no ale nie będzie to drogie urządzenie, od po prostu kolejny prosty telefon, w sumie z segmentu takiego trochę zapomnianego i trochę mało reprezentowanego przez producentów na naszym rynku. Oczywiście na stoisku MyFona możemy również zobaczyć znane i lubiane Hammery, czyli telefony o podwyższonej wytrzymałości. No i tutaj udało nam się również dowiedzieć, że będzie też nowy Hammer z ekranem 18x9, z dość świeżą wersją Androida i całkiem niezłą specyfikacją w cenie, powiedzmy, z segmentu 900, 1200, 1100 zł.
MPTech ma również w Barcelonie na stoisku nowe tablety z modemami LTE w formacie 8 i 10 cali. Niedrogie budżetowe urządzenia, ale z całkiem sympatycznymi wyświetlaczami i całkiem sprawnie działające, bo to już sprawdziliśmy, chwilę się nimi pobawiliśmy i w sumie jak na niedrogi sprzęt działają całkiem okej. Okay.